Witam Państwa po raz kolejny w programie Poznaj Swojego Radnego. Dziś moim Państwa gościem będzie Marcin Mróz, dawny radny WWS, teraz radny niezależny, tak chyba trzeba powiedzieć, tak? Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Pan jest też jednym właśnie z tych najświeższych radnych, niespełna rok czasu. I podstawowe pytanie, co Pan jako radny zrobił do tej pory? Bo sprawdzając interpelacje, zapytania, tego nie ma tak naprawdę dużo. No jestem jako pierwszy raz jako radnym, jestem młodym, dopiero rok czasu, tak jak pan redaktor zaznaczył, rok czasu. I wdrażam się w ten temat, wchodząc, udzielać się w celach społecznych, pomagać ludziom. No zwracają się też ludzie do mnie z różnymi problemami. Ogólnie to są problemy mieszkaniowe. W ubiegłym roku też organizowaliśmy paczki świąteczne, był Mikołaj. Wieczerza wigilijna była organizowana. No i tam powoli wchodzę w ten temat, dopiero wdrażam się jakby w ten temat, żeby to bardziej się zaangażować. Tak jak podkreślam, też ludzie zwracają się do mnie z różnymi problemami. Na tyle, ile mam możliwość, to staram się pomóc. A jak to wygląda na sesjach? Na sesjach no, jeszcze nie słyszałem, żeby pan zabrał głos. Na sesjach tam było. Niewiele razy, no niedużo razy się tam udzielałem głosu, tam czy jak, ale z biegiem czasu wdrążę się w ten temat, który wejdę w to wszystko i być może będę bardziej już aktywniejszy na sesjach, gdzie by można było bardziej tam wypowiadać się. Na razie się uczę jako jeden z tutaj, tak jak będziemy podkreślali to mnie jednokrotnie, pierwszy raz. No i to jest dla mnie nowe wyzwanie jako młody, to jest dla mnie nowe wyzwanie, którym będę chciał się wykazać jak najlepszym stopniu też. Ja rozumiem, że to może być, nie wiem, jakaś trema na sesjach. Są jeszcze komisje. Na komisjach to podobnie też wygląda, że pan nie odzywa się za dużo, czy jednak tam jest bardziej takie wylewne te słowa? Znaczy, tak jak mam tutaj podkreślił, bardziej taka może trema jest właśnie na sesjach. Na komisjach całkiem inaczej to wygląda. Uczestniczę w dwóch komisjach. Komisji Edukacji i Kultury, no i w Komisji Gospodarki Miejskiej też, no, gdzie czasami się już bardziej, częściej tak już jakby włączam dyskusję, mówię, na sesji na razie się obserwuję tych radnych, którzy są już po raz drugą kadencję, czy tam trzecią i staram się od tych nabywać tak jakby doświadczenie też, patrząc na innych, słuchać, żeby też nie zadawać niepotrzebnych też pytań i dlatego tak to wygląda, a nie inaczej na sesjach też. No właśnie z tego, co zdążyłem się zorientować, co się dowiedziałem, to radni poszczególni z poszczególnych dzielnic pełnią dyżury w radach wspólnoty samorządowej. Pan takie dyżury rzadko pełni, ale też z tego, co wiem, to ludzie dzwonią do pana, bo jest telefon zostawiony. Dlaczego akurat tak? Ze względu na charakter mojej pracy wykonywanej jako kierowca i to jest różne zmiany są, to jest czasami praca jest po 6, 8 godzin, nieraz i 12, to jest nienormowany czas pracy, gdzie czasami tak właśnie wychodzi, że na przykład jeżeli jest możliwość pełnienia dyżuru w danym dniu, na przykład tak jak w RWS-ie na Sobincinie, tam poniedziałki jest i na przykład mi nie odpowiada akurat, tam godziny są bodajże ile pamiętam, od 17 do 19. Tam jest otwarty. I w tym momencie akurat na przykład wypadnie mi zmiana popołudniowa i nie mam możliwości uczestniczenia tam, jako siedzieć tam i oczekiwać na mieszkańców, którzy się zgłaszają tam z licznymi problemami. Więc jest telefon udostępniony w Radzie Miejskiej w Wałbrzychu, w ratuszu jest udostępniony numer telefonu i bardziej więcej ludzi do mnie dzwoni. Ze względu na ten, tak jak podkreślam, też charakter pracy, którą wykonuję jako kierowca. Dobrze, to może zapytam inaczej. To jakimi sprawami, których się pan podjął, można, nie wiem, może chociaż jedną taką spektakularną, którą pan zrobił jako radny, po tym jak ludzie przyszli, zadzwonili? Dużo ludzi też właśnie odnośnie dzielnicy Sobięcin zgłaszali też duże jakby niezadowolenie ze względu na tę sprawę, która się toczy ze siarkowodorem też, która jest tam przy ulicy Świętego Józefa Szymanowskiego, gdzie te budynki, tam ludzie dalej to muszą. Miała być sprawa wyjaśniona do czerwca, więc to okazało się, że dopiero wszystkie analizy, badań i tak dalej będą w grudniu. Więc czekamy cały czas, jakie to są wody. Rozumiem, ale moje pytanie było właśnie troszkę inaczej skonstruowane. Mhm. Czy jest jakaś sprawa, która została załatwiona? Spektakularna, że od początku do końca przyszedł ktoś z problemem, pan zajął się tym i jest to załatwione? Jest tam jedna taka sprawa załatwiona odnośnie tam spraw mieszkaniowych było, gdzie tam się zaangażowałem w to bardziej.
No i w jakiś sposób, na ile mogłem, to więc ludziom też pomogłem, tym akurat, którzy się zwrócili do mnie z tą propozycją, tylko z uwagami, jakimi mieli, spotkałem się z nimi, powiedzieli mi, o co chodzi, wszystko, no i zaangażowałem się w taki sposób, żeby to wyprowadzić jakby na prostą. A w samej Radzie, czym głównie się Pan zajmuje? Bo dwie komisje, tak? Z tego, co Pan powiedział. Czyli jakie sprawy, w jakich sprawach głównie mieszkańcy mogą do Pana przychodzić? No, jesteśmy jako radni, jesteśmy po to, żeby pomagać we wszystkich sprawach. Nie ma tam wytyczonego żadnej jednej na przykład specyfikacji, tam, czy jak, że na przykład w lokalach mieszkaniowych, czy tam w dziedzinie na przykład sportu, piłka nożna i tak dalej. We wszystkich dziedzinach można na tyle, ile będę mógł, moje tutaj kompetencje są też pozwolą na to, żeby można było ludziom tym pomóc też. Jasne, tylko że wiadomo, że nikt nie jest alfą i omegą i wszystkiego nie można zrobić. W czym najlepiej się Pan czuje, żeby to w taki sposób zawężyć? No bardziej jestem tutaj, mamy liczne problemy z lokalami mieszkalnymi, bardziej właśnie tak jak też mówiłem wcześniej, ludzie z problemami mieszkalnymi przychodzą, no to bardziej tak właśnie, żeby można było pomóc w tych mieszkaniowych sprawach bardziej. Czyli jakie są największe problemy w Wałbrzychu? Mieszkaniowe? Mieszkaniowe, no to takie, że na przykład chcą przenieść na przykład mieszkanie też, na przykład mają za mały metraż, tam o ilość osób jest znacznie większa niż tam na dany metr powinno być tam. No i starają się na przykład o zamianę na większe mieszkanie lub wyremontowanie tego obecnego lokalu. No, spotykałem się z takimi sytuacjami, że warunki, w których na przykład ludzie mieszkają, no, są niewyobrażalne i żeby ludzie mogli żyć w dogodnych warunkach. Ale to nie jest tak, że no jest przecież specjalne biuro do tego powołane, które pośredniczy w zamianie mieszkania jedno z drugim. Jest takie biuro, o ile pamiętam, to biuro chyba za zamian mieszkań jest obok ratusza. I ludzie też tam chodzą i też niektórych kieruję właśnie do tego biura, żeby im pomóc też w jakiś sposób, no bo dużo ludzi się pyta, gdzie by można było takie sprawy załatwić też. Ja wiem akurat, że dzielnica Sobięcin no jest takim, można nawet powiedzieć, drastycznym miejscem, jeżeli się wejdzie w niektóre bramy. Co w związku z tym Pan jako radny chciałby zrobić? Bo pomijam już same mieszkania, bo w mieszkaniach to jest indywidualna sprawa, ale bramy w wielu budynkach no, wyglądają jak z XIX wieku. No tak jak Pan redaktor powiedział, właśnie są w stanie katastrofalnym, można powiedzieć, że w niektórych bramach w ogóle nie ma poręcz, nie ma niczego i ludzie, którzy poruszają się nawet po schodach, schodząc po zakupy, czy dzieci nawet jak wychodzą, czy coś, no to jest duże właśnie niebezpieczeństwo dla tych osób też, no bo tak jak nie ma poręczy, starsza osoba by musiała się czegoś przytrzymać, nie ma tego. Wiadomo, bramy jakie są, takie są, no to też po części są dewastowane przez wandali, jak można powiedzieć. Dobrze, to może troszkę inaczej, bo o tym jak to wygląda każdy wie. A czy Pan jako radny przeszedł się po tych wszystkich bramach, rozmawiał z tymi mieszkańcami, jak to u nich wygląda, co można by zrobić, żeby ewentualnie więcej było właśnie tych interpelacji, wniosków? Nie, no obecnie chodziłem też również przed wyborami jako kandydat, chodziłem po tych dzielnicach. Przed wyborami jak każdy. No chodziłem, no i widziałem coś ten i różne problemy ludzie zgłaszali też, no czy na przykład zrobi Pan klatkę schodową, jeżeli Pana wybierzemy, czy tam oddamy na Pana głos. Więc podały takie też, no mówiłem, na ile będzie możliwość, na ile w stopniu będę mógł pomóc, to będę się starał pomagać tym ludziom, żeby tych problemów było coraz mniej też. To jakie teraz aktualnie problemy, oprócz tych mieszkaniowych, tych bram, tych mieszkań, dotykają Sobięcin? Bo głównie w tej kwestii tutaj się Pan porusza, bo z tej dzielnicy Pan startował. Tak, tutaj odnośnie Sobięcin, Biały Kamień, Konradów i wtedy, o ile pamiętam, jeszcze Gaj. Na Sobięcinie też drogi od Galerii Wiktorii, wiadomo, tam w stronę już Górnego Sobięcina droga, to też ludzie narzekają na to, że jest dziurawa, trzeba omijać te drogi. I no mówię, to też dużo dróg, nie? Jakby, żeby to zrobić, chodniki w zimę właśnie, żeby jak jest okres zimowy, żeby te chodniki były odśnieżane, bo dużo ludzi skarży się na to, że w okresie zimowym chodniki są zaniedbywane, nie są odśnieżane, nie są posypywane tam piaskiem czy solą, żeby mogli się swobodnie poruszać też. A co jeszcze oprócz tego? Ciężko mi teraz coś tak powiedzieć, co jeszcze, to oprócz tego, no,
Też bym chciał, żeby powstał jakiś na Sobięcinie plac zabaw, na przykład jest no to w parku. A czy została złożona już jakiś wniosek na to, żeby właśnie powstał taki plac zabaw? Bo chęć to jest dużo chęci. Chęci są zawsze dużo, zapału jest dużo. Z tego co wiem, to chyba jedna interpelacja nawet była złożona o plac zabaw. Pamiętam chyba na Białym Kamieniu, o ile to ten kojarzy sobie, to była jedna interpelacja właśnie, żeby na Białym Kamieniu powstał plac zabaw. A Sobięcin? Na Sobięcinie teraz właśnie też będę w najbliższym czasie chciał napisać do pana prezydenta o interpelację o to, żeby powstał jakiś plac zabaw na dzielnicy Sobięcin też, żeby dzieci z Sobięcina mogły też gdzieś spędzać ten czas, żeby nie musiały, nie wiem, jak to powiedzieć też, żeby tak nie urazić tych dzieci. Żeby miały co robić w okresie tam nawet zimowym czy tam letnim. W zimowym wiadomo jest ten RWS na Sobięcinie, jest świetlica udostępniona dla dzieci, gdzie dzieci mogą przychodzić. Jest tam pani, która się opiekuje tymi dziećmi i organizuje tam im różne zabawy i gry. Siedzą tam też przed komputerem. Będzie też, bym chciał w tym roku jeszcze, żeby został podłączony internet dla dzieci udostępniony, bo tam są dwa komputery, gdzie dzieci z nich korzystają i jest możliwość podłączenia internetu przez tak zwany router, tak, że rozbicie sieci jakby internetowej, żeby to też doszło do skutku, żeby można było połączyć i żeby dzieci mogły też korzystać z internetu. Zresztą tak jak większość zadań domowych, no to dużo młodzieży czy tam dzieci korzysta z internetu też, żeby naukę, żeby jakieś zadania rozwiązywać. Cały czas technika idzie do przodu i żeby to zrobić też, żeby dzieci mogły udostępnić też tym dzieciom. No, przy dwóch komputerach to trudno, żeby tam coś się więcej działo takiego. Ale wróćmy do samej Rady Miejskiej. Jak wyglądają te głosowania? Bo ja już to pytałem poszczególnych radnych, którzy tutaj już byli, czy jest tak zwana, czy partia, jeżeli nakaże, to trzeba tak głosować. Tu akurat, mimo tego, że pan nie jest członkiem WWS-u, to dalej pan trzyma akurat z tą opcją. No, jak to wygląda w momencie, kiedy trzeba nad czymś głosować? Czy trzyma się pan tego, co zostało ustalone w klubie na przykład, tych radnych? Mm-hmm. Czy ma pan bardziej swoje zdanie i czasami zagłosuje przeciw na przykład? Nie, to nie ma żadnej jakiejś tam dyscypliny jakby tam klubu czy coś, że na przykład jest dana uchwała i wszyscy na przykład jest, że głosujemy przeciwko, czy tam wstrzymujemy się od głosu. To jest mój głos i nikt mi tego nie nakaże, tak jak pan redaktor podkreślił, że to jest jakaś dyscyplina klubu czy tam partyjna, że trzeba i ja tak na przykład przysłowiowo ten guzik nacisnę tak jak mi powiedzieli. Nie, to jest mój wybór, czy ja zagłosuję za, czy ja się sprzeciwię, czy ja się wstrzymam. Nie ma takiej dyscypliny ogólnej, żeby głosować. A czy taką dyscyplinę widać w całej Radzie spośród innych ugrupowań? To są raptem na 4 plus jeszcze niezależni. No widać, znaczy nie mogę powiedzieć, że to jest akurat tam, nie mogę też się wypowiedzieć na temat, że na przykład tam w innych klubach są jakieś dyscypliny, no ale wiemy jaka jest w Wałbrzychu koalicja Platforma z SLD, no to koalicjanci zawsze głosują razem, jakby można było powiedzieć. Nie? My należymy do opozycyjnej, opozycja jaką, no to niektóre rzeczy są takie, że zagłosujemy również z innymi, a niektóre, że nie. To nie, tak jak pan redaktor też podkreślał, że nie ma dyscypliny, żeby głosować na to, co ktoś mi powiedział. To jest mój głos, ja na to wyrażam zgodę, czy tak, czy nie. Już za miesiąc będzie kolejna sesja Rady Miejskiej. Nieznany jest jeszcze termin dokładny, czy to będzie 28 czy 30 stycznia. Czy wtedy może pan obiecać, że usłyszymy pana głos podczas sesji? No, obiecuję, że na pewno na sesji, o która się odbędzie, na pewno zabiorę głos, jeżeli będzie tam sprawa taka, którą mnie to zainteresuje też i na pewno obiecuję to, że się zabiorę głos w sesji. No bo jakby nie było już rok czasu, no to już nie jest taki debiut. No, rok czasu to troszkę czasu już minęło też od tego. No mówię, powoli człowiek się rozkręca w tej atmosferze wszystko, żeby dojść do tego wszystkiego, no to trzeba nabrać trochę doświadczenia i patrząc właśnie na kolegów i koleżanki, którzy są tam już drugą, czy tam kolejną kadencję, patrzeć, obserwować i dopiero wtedy dołączać się jakby i zawierać głos na różnych komisjach czy sesjach też. No to ja póki co trzymam za słowo, za miesiąc zobaczymy jak to będzie wyglądało na tej sesji. Nieznana jest jeszcze terminologia i o czym będzie dokładnie ta sesja, ale
No, zobaczymy. Póki co dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Z Państwem się żegnam. Do zobaczenia. Super Soul.